Bohaterem tego odcinka z serii Mój Team będzie wicemistrz świata i wielokrotny reprezentant Polski Krzysztof Kasprzak. W teamie mam dwie osoby. Jest ze mną mój brat Robert od wielu lat. Odkąd skończył jeździć, to po prostu jest ze mną cały czas, nieustannie. Oraz także Jarek, który bardzo dużo mi pomaga i działamy, żeby jak najlepszy wynik zrobić w lidze. Pacy sobie zawsze przed meczem ustalają, kto co robi. No Robert tam praktycznie ustawia mi sprzęgło i tam części zapłonu, bo jeździł, to też czuje motocykl. Widzi na to, że też może nie więcej, tylko no, lubi to też robić. Jarek jest odpowiedzialny od reszty spraw, czyli oleje, paliwa, koło. No i działają, oni sobie między sobą rozdzielają to. Ja po prostu tylko nie mówię im, co mają robić, tylko rozdzielają sobie, jak chcą. Przygotować motocykle na zawody. Ja zajmuję się sprzęgłami, gaźnikami. Jarek do wszystkich mi pomaga. I ogólnie uzupełniamy się. Tył motocykla to akurat ja tutaj cały robię. Zębatki, te sprawy, tankuję motocykl. No oczywiście wiadomo, się wspieramy. Jeżeli ktoś nie ma czasu robić co innego, no to jeden drugiego uzupełnia, bo w prawdziwym teamie tak musi być profesjonalny. Rozmowy, jak w każdym teamie mi się wydaje, ale końcową tutaj decyzję to zawsze ja mam, bo ja muszę na siebie wziąć, jak to mówić, na klatę w razie niewypału tego ustawienia. Ale staram się przede wszystkim sam ustalać z nimi, rozmawiać i wybrać to najlepsze w głowie, co mam, bo ja jednak jadę na ten start, ja widzę te kolejny, czy już jest twardziej się zrobiło, czy oni tak z parkingu tego nie widzą, ale oni mogą mi dużo pomóc w czasie jazdy, jak jadę, jak motocykl się zachowuje, więc staramy się jak najlepiej tutaj rozmawiać o tym i no, żeby był wynik. Zazwyczaj Krzysztof ma decydujący, ale wiadomo, wymieniamy swoje poglądy i też co zauważymy na torze, co się dzieje z motocyklem, no to przekazujemy sobie i wtedy wspólnie, można powiedzieć, podejmujemy tą decyzję, no ale główne ostatnie słowo ma Krzysztof. Czasami sobie tam jadę tą końcówkę, te 100-200 km, wiadomo, że jak jest do Lublina wyjazd, no to nie jadę całej drogi. Staramy się chociaż zawsze jechać dzień wcześniej, jak takie wyjazdy są długie, ale tak jak po meczu tutaj jest adrenalina, to te 300 do domu tam na spokojnie zrobię bez problemu, bo wiem, że oni też w czasie meczu dużo tracą sił i nerwów, biegają jednak za mną. Ja jednak na tym motocyklu wyjeżdżam na tor, a oni muszą biegnąć, wrócić, więc nawet czasem sobie Robert nawet włączył ostatnio zegarek na trening, to chyba 8,5 km zrobił w czasie treningu, więc... I też chyba jakoś tam 600 kalorii, więc wybiegani są w czasie meczu, więc jeżeli mam power po meczu i tak mówię, ta adrenalina schodzi tak 2-3 godziny, to akurat już jestem w domu i kieruję, a tak większość chłopaków tam jak rozmawiam, to mają, że lubią sobie do domu pokierować. W koło jest, można powiedzieć, te same zajęcia są w koło, bo trzeba to umyć, trzeba to złożyć, trzeba to rozebrać i wymieniać podzespoły, to co się zużywa. Czasami się zdarzy, że właśnie tam pęknie jakaś rama czy coś, więc cały czas jest jakaś tam praca przy tych motocyklach. Ja jak pamiętam, byłem mały, to z tatą jeździłem, ale to były inne czasy. On zawsze wyjeżdżał do biegu, to miał chyba 13 lat. Dawał mi tą oliwiarkę, smarowałem łańcuch, on pojechał do biegu, ale był jeden mecz na tydzień, nie było Szwecji, nie było innych lig. W dzisiejszych czasach mi się wydaje, że tych dwóch to jest minimum. Samemu też jest ciężko, bo drugi motocykl od 2-3 lat trzeba zalewać przed każdym biegiem i wyciągać paliwo. To jeżeli by był jeden mechanik, to nie byłby w stanie z dwoma motocyklami nalać paliwa. Jeszcze jeden musi ze mną stać na polu do wyjazdu. Więc tych dwóch to jest minimum i ja tak mam i to mi odpowiada. Robert coś powie, Jarek coś mi tam powie, jaki zrobił błąd. Jeszcze by była trzecia osoba, czy tam nawet czwarta, niektórzy mają, no to bym nie chciał, bo... No to by Mikael ma rację, rozproszyło. Mnie by to denerwowało. Krzysztof jest dobrym szefem. Wiadomo, konkretny. I no, dobrze się współpracuje w teamie. No ja to inaczej, bo wiadomo, to jest mój brat, więc go traktuję jak bardziej brata niż szefa, ale jestem z nim w teamie, można powiedzieć, od 2008 roku, więc tyle lat, więc dobrze.